Jak będą wyglądały tegoroczne wakacje w naszym Młodzieżowym Domu Kultury? Mamy przygotowanych dużo atrakcji różnych, bo i to będą atrakcje tutaj w Głównym Młodzieżowym Domu Kultury, jak i będą piesze wycieczki, będą wyjścia i wycieczki wyjazdowe do ciekawych miejsc poza Opole, więc myślę, że tutaj dzieci nie będą się nudziły. Poza tym jesteśmy placówką artystyczną, więc dużo różnych działań takich artystycznych i warsztatów, na których dzieci będą mogły coś wykonać własnego, zabrać do domu. Mamy też na koniec turnusów, mamy też upominki dla tych dzieci, więc myślę, że będzie ciekawie i wesoło. Jak będzie taki dzień zatem półkolonisty w MDK-u wyglądał? Bo to już od najbliższego poniedziałku. Tak, od poniedziałku zaczynamy. Mamy 8 turnusów tutaj w budynku głównym przy Strzelców Bytomskich. Rozpoczynamy o godzinie 8, kończymy o godzinie 16. Dzieci się schodzą, mamy śniadanko dla nich drugie, później mamy dwudaniowy obiad. W międzyczasie są zaplanowane wyjścia, warsztaty i wycieczki wyjazdowe. Raz w tygodniu każdy turnus ma wycieczkę wyjazdową. No i później już końcówka dnia, to tutaj spotykamy się, zajęcia rekreacyjne w parku i odbiór przez rodziców. No właśnie, zwykle towarzyszy dzieciom jednak bardzo dobra pogoda. Czy także wyjścia na przykład na basen, na kąpieliska też są planowane? Ja myślę, że dzieci czekają właśnie na te atrakcje, nie te w budynkach i warsztatowe, aczkolwiek też są pasjonaci warsztatów, bo dzieci lubią to robić. Natomiast oczywiście mamy wyjścia na basen, mamy zwiedzanie naszego pięknego miasta Opola, więc będzie i Wieża Piastowska, i Kamienica Czynszowa, i Zamek Górny. Troszeczkę tak edukacyjnie też jesteśmy przygotowani w tej formie. Oczywiście rejs statkiem naszym tutaj opolaninem. Wyjście do papugarni, wyjście na warsztaty produkcji lizaków, więc myślę, że też to będzie słodka atrakcja dla dzieci. No i dużo, dużo tutaj takich sportowych warsztatów, warsztatów teatralnych, warsztatów plastycznych, ceramicznych. Pełen przekrój, pełna gama, każdy coś znajdzie dla siebie. Zawsze mówimy, że co roku pojawia się coś nowego też w repertuarze tych zajęć. W tym roku również i taka sprawa, która jest nowa dla dzieci? Tak, mamy właśnie wyjście do wytwórni tych lizaków. W tamtym roku byliśmy w papugarni, było to pierwszy raz i w tym roku też to powtórzymy, bo dzieciom się podobało. Mamy też wycieczkę do Nysy i tam też jest zwiedzanie Nysy, rejs po jeziorze, więc no, co roku coś staramy się nowego wprowadzać. Czy jest jeszcze szansa, by rodzice mogli zapisać dzieci? Bo zwykle, tak jak rozmawialiśmy na początku wakacji przed rokiem, zawsze te turnusy są mocno oblegane, bo to jest kilkadziesiąt dzieci podczas turnusu. Tak, w tym roku mamy jeszcze parę wolnych miejsc. Mamy turnusy tu w głównym budynku, mamy jeszcze na ZWM-ie, w filii numer 1. Dlatego jeszcze parę miejsc wolnych mamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego czasu zagospodarowanego, to go zapraszamy do nas.